codziennie w tygodniu po 9:00. Gazety Kawa i Śmiech. Trzecia strona. Na program zapraszają Artur Kieruzal i Jacek Trynkiewicz. Radio PRL. Przeglądu pasy to tu dzisiaj będzie trochę mniej. Grzesiek. A co to za dziewczyna tą siedzi za tą szybą, powiedz mi? Trochę tak jakby moja. Tak? Okay. Daj trochę bliżej. To weź tą kamerą, pokaż na jego. No, jak ma na imię? Alicja. Cześć, Alicja. Alicja, pozdrawiamy cię! No, miły uśmiech, fajnie. Ładna, fajna dziewczyna, wiesz? Tak, tutaj. Długo. Długo się znacie? Jechałem kiedyś do Warszawy i ściągnąłem sobie ją. Ale odpicowałeś później? Czy? Była kuratorką. Czy tak jak wyglądała, tak wygląda. Miała dobrą pracę w Warszawie, była kuratorką, a teraz przyjechała tutaj. Ale podobnie wyglądała w Polsce, czy musiałeś coś poprawiać? Nie, jeszcze nie. Bo ty słyniesz z tego, że poprawiasz. Poprawiam, no. Jeszcze, to jeszcze nie było. Nie trzeba. Nie, absolutnie nie trzeba. Słuchaj, ale wiesz co, mam do ciebie pytanie, bo dzisiaj znalazłem w gazecie Daily Mail, bo wiesz, bo my generalnie to przeglądamy prasę. W ogóle to powiedzmy, kto jest naszym gościem. Bo ci, którzy widzą nas na Facebooku, to już wiedzą, kto jest. Jedna, druga braci Konis. No właśnie. Ale ta lepsza połówka taka. Ta śmieszniejsza. Tak, gdzie jest silnik, a nie bagażnik. Tak. Okej, dobra. Bo dzisiaj w gazecie Daily Mail znalazłem taki artykuł... Samochód, który trzeba odpicować. O samochodzie. A jaki teraz picujecie? Bo podobno byliśmy... słuchacze nam dali sygnał, że nasz odcinek poleciał w TVN Turbo. Jakoś 2-3 dni temu, może trochę... Nie, to chyba tydzień temu. Tydzień temu. Tak, była i były powtórki w tygodniu też. A można to w internecie zobaczyć? Właśnie. A jeszcze nie. Ale jeszcze będzie można po zakończeniu drugiej serii, czyli za dopiero jakieś... taki tyle czasu trzeba czekać? Słuchajcie, na nas się czeka 3/4 roku, bo my jesteśmy na wiosnę. Aha. Przez 8 tygodni i potem są powtórki, potem trzeba czekać cały następny rok, żeby zobaczyć nowe odcinki, ponieważ no niestety potrzebujemy odpocząć od tego, co robimy, bo kręcimy kilka miesięcy, 8 odcinków, jest to naprawdę bardzo trudna praca logistyczna, bo jeździmy po świecie. Mhm. Teraz wróciliśmy z Dubaju, byliśmy w Katarze, byliśmy w Warszawie, teraz w kilku Londyn. Miejscach, no właśnie. I tak, latamy na stop, więc logistycznie jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Ale do zrobienia wszystko, później to ładnie widać. To teraz macie urlop, tak? Nie do zrobienia. To co, urlop w Londynie? To zamiast z koleżanką gdzieś pojechać, wylecieć? A nie, przecież... Słońce się pojawiło nad Londynem, co ty chcesz? Z Dubaju wrócił, no co ty, no. To ja też nie. Ileż, poza tym wiesz, sam powiedział, że długo pracuje, ale też ileż można odpoczywać. No. Teraz trzeba zająć się sobą i tym, czym naprawdę powinniśmy się na co dzień, czyli... Co tam robicie za fury teraz, no opowiadaj. Ojej, teraz... takie standardowe rzeczy, nie robimy nic jakiegoś super specjalnego. Mhm. Zostawiamy sobie super specjalne projekty po to, żebyśmy mogli pokazać je szerszej publiczności, żeby pokazać je wam. Mhm. Na później. No a teraz robimy takie to, co robimy na co dzień, prawda? Zajmujemy się też dużo latem do Polski. A powiedz, czy w momencie, kiedy się pojawiliście w telewizji, to w Polsce też zaczynają się pojawiać chętni, którzy mielibyście auta trochę podszlifować? Tak, pojawiają się chętni, bardzo często nas piszą, a niektórzy z nich nawet bardzo fajne, śmieszne wiadomości. Nie będę teraz cytował, ale są fajne, poprawiają humor, tak więc dziękuję bardzo. A jakiś odcinek, który byś wyróżnił spośród tych, które teraz niedawno nakręciliście? Wiesz co, ja lubię wszystkie odcinki. Ale jest jakiś taki, że tak, nie mogę się doczekać. Ja zauważyłem, że tam takie emocje się sobie pojawiły, że pracownicy zaczynają narzekać, nie? No, każe mi to wyrwać, a później mówi, że to ja. No nie, słuchajcie, no wiadomo, że jesteśmy chłopakami, wszyscy mamy charaktery i wiadomo, że każdy ma swoje zdanie, wszyscy lubimy to, co robimy, no i tam czasami jest delikatna sprzeczka, nie? Dochodzi do spięć, dochodzi iskrzy. Dobra, a który jest silniejszy, Grzesiek czy twój brat? Ty, czy twój brat? Ale silniejszy, znaczy, że co? No tak fizycznie. Oczywiście, że ja, no jak? Rafał jest ciut niższy, rzeczywiście, jest taki spokojniejszy, no. Tak. To jest prawda. A który ma ładniejszą dziewczynę? Takie same są ładne. Ja sobie akurat... Słucham. Ale bardzo lubię, pewnie będzie widzieć, więc... Wsiadę do Rafała, więc obiadku by nie było. A on to gotuje dzisiaj. A Sylwia zawsze gotuje. Ale nie, ona jest w Polsce, ja do nich jeżdżę, to tam u nich śpi, ona tam zawsze szykuje mi wszystko, żeby miał jak w niebie i tak nie zamierzam tego zmieniać. Nie. Tego nie zmieniaj. Tego nie zmieniaj. Pozdrawiamy cię. Tak. Pozdrawiamy. Słuchajcie, bo teraz chcę wam opowiedzieć, chciałbym ciebie zapytać, co mógłbyś zrobić z taką furą.
James Corden, kojarzysz, to jest ten, który przez długi, długi czas prowadził w telewizji Smithy, dla tych, którzy jakby nie ogarniają tematu. Po śmierci George'a Michaela pojawił się przypomnienie takie, jak z George'em Michaelem takim starym Volvo jeździł. Ja go pokażę teraz, bo z Volvo przesiadł się na pięknego Aston Martina, 190 tysięcy funtów takie casko kosztuje. W ogóle coś z tym grzebałeś przy takim samochodzie? Znaczy, grzebaliśmy... W ogóle pogrzebałbyś? Tak, da się coś zrobić. I... Ale co byś tam zrobił? Ja bym chyba już się bał, że wiesz, korekta... A powiem wam, ten James Corden to jest bardzo fajna postać. Tak, bardzo. Bardzo pozytywny chłopak. I tak naprawdę nie wiem, skąd on się wziął, bo nie znam historii, ale widziałem kilka jego odcinków, widziałem kilka zajawek na YouTubie'ego i naprawdę bardzo fajnie. Aktor generalnie, nie? Teraz pytanie do naszych słuchaczy, prośba, jeśli chcecie, żebyśmy odpicowali wam brykę, to proszę zadzwonić do nas pod numer 02-85-60-2626. Zrobimy to tylko teoretycznie. W sensie co, możemy mu wyczyścić komuś, tak? Nie, no niech zadzwoni i opowie, jaki ma samochód, a Grzesiu podpowie, co można z nim zrobić. Ale Grzegorz, mogę podpowiedzieć. Coś byś zrobił z takim czymś? Tak, na pewno można by wymienić felgi, bo to są stoki. Na pewno można by zgubić wszystkie chromy dookoła okien, na pewno można by zmienić kolor, na pewno można popracować przy... A co to daje, że zgubisz te chromy przy oknach? To znaje to, że będzie bardziej agresywny. Poczekaj, to muszę zobaczyć, gdzie to... A tutaj, mówisz o tym. Ale to... Ale popatrzcie. Czyli co, takie chromy to dodają co? Takiej elegancji, nie? Dodają takiej elegancji, zamiast a takie autko to nie, ono nie ma mieć nic wspólnego z elegancją, tylko wspólne z agresywnością i z shape'em, takie ma to autko. Ale coś chciałem właśnie powiedzieć, że... Wiecie co, ktoś kiedyś powiedział, że ktoś jak kupuje, jeżeli kocha samochody, lubi samochody i ma taką pasję, to może pójść i kupić sobie jakikolwiek samochód, on i tak z niego zrobi coś innego, Jeżeli ktoś nie lubi samochodów, no to kupi cokolwiek, autko takie od A do B i będzie sobie nim jeździć, rzucać do bagażnika. To przykład mojego ojca, on z salonu wziął samochód, to wiecie co zrobił? Jak jest lusterko. No. Lusterko w samochodzie, tą przy szybie, to on powiesił taką maskotkę, która zwiększa w ogóle od całej szyby i nie widzi nic. Taki misiu wielki. Taki misiu z rękawicami bokserskimi. Niezły tuning. Ja mówię, to mój ojciec, prawdziwy ojciec. Rodacy lubią jeszcze wieszać te rękawice bokserskie też, nie? Ale słuchajcie, to jest i tak nic. Kiedyś, nie wiem czy kojarzycie, w polonezach i w dużych Fiatach z tyłu siedział piesek. No, który kiwał główką cały czas. No. Nie, to może wy kojarzycie, bo ja też. Sorry. No nie, sorry, to Grzesiek pamięta, ale tylko z tymi, z prawdziwymi psami. Z tyłu w klatach. No to inny rocznik, zdecydowanie, absolutnie, tak. Nie, ale serio, nie pamiętasz czegoś takiego? Nie, no pamiętam. Ale Poloneza kojarzysz jeszcze. Zgrywam się, Poloneza też. No, tato miał Fiata dużego. Taki samochód, słuchajcie, magiczny. A z kogo witamy, kogo gości będzie? Dobry? Halo? Halo, halo, dzień dobry. Cześć. Krzysiek z tej strony. Cześć, Krzysiu. Właśnie w sprawie tego tuningu. Słuchaweczki. No słuchamy cię, słuchamy. Co tam chciałeś powiedzieć o tym tuningu? Chciałbym sobie stuningować. Chciałem zapytać tego jednego... Grześka. Tak? Z braci. Jednego z braci. Słyszysz? No. Słyszę. Co myśli na temat właśnie oklejenia samochodu, jak to wygląda potem, jak to trwałe jest oklejenie samochodu, żeby zrobić sobie z lakieru, powiedzmy, przerobić go na matowy. Słuchaj, plastik rozkłada się jakieś 180 tysięcy lat. Nie słuchaj go, słuchaj tutaj profesjonalisty. Ale dzięki za podpowiedź. To jest właśnie wprowadzanie klienta w błąd. No. Słuchaj, nie musisz się martwić. Folia jest po to, żeby lakier chronić, a nie żeby go zepsuć, tak więc nie martw się całkowicie. Żywotność to 10 lat. 10 lat? Tak, jeżeli chodzi o Anglię, to 10 lat. Jeżeli chodzi o jakieś takie kraje tamte arabskie, to naprawdę niedługo, 3-4 lata, bo tam słońce, tak, słońce daje w kość. A jak utrzymanie czystości wtedy takiego samochodu? Skomplikowana sprawa. Nie ma żadnego problemu. Jeszcze jest... Zarysowanie inaczej, bo tak wiadomo, się wejdzie do sklepu, to czasami się wychodzi, patrzy, widzisz, koszyk wjechał. Koszyk wjechał, niestety, trzeba będzie wymienić panel, co to nie jest jakimś dużym problemem, żeby wymienić dźwig. Godzinkę pracy. No. Tak, ale de facto... 6,5 tysiąca. Nie słuchaj, no, chyba rubli. Albo pesos. To pesos jesteśmy teraz. A jakie są teraz kursy walut? Musimy przejść do, wiesz, kolumbijskich. No. Słuchaj, dobra, ja tu chcę na tobie jeszcze zarobić, dobra, na kurczę. Pośrednik. Na kiedy będzie auto gotowe? Na jutro. Na jutro będzie gotowe, jak dzisiaj się przywieziesz. Wiadomo, że nie. Jeśli w ciągu 5 minut będziesz pod radiem, masz zrobione auto. Jakie auto jeszcze masz? Czym tam jeździsz? A6. Myślałem, że powiesz biały Ford Transit. Nie, A6. A ile to ma lat? 5. No i to spoko. Taki, no. To zapraszamy do nas. Bez problemu, można zrobić. Nie? No. Także. To co, to widzimy się, nie? Trzymaj się. Także. Widzimy się, dobra. Czyli odpicowanie bryki kosztuje więcej niż samo kupno. No. Nie, zależy jakie bryki. I zależy jakie odpicowanie.
Nie ma górnej granicy, można wydać każde pieniążki na no każdy. No pewnie, samochód. Że to co się będziesz ograniczał? Sky is the limit. Dokładnie tak jak powiedziałeś. No, podoba mi się to. Ale wiesz co, to co powiedziałeś to jest prawda, bo ludzie się nie ograniczają. Ludzie, mamy takiego klienta, w ogóle mam nadzieję, a on nie będzie słuchał, bo to taki już typowy Angol, to raczej nie spodziewam się, że będzie PRL. Chyba, że się pogubił. Za chwilę dzwoni, co ty tam mówisz? Ej, i ja wiecie co, i mamy replikę Ferrari u nas, dosyć już długi czas, i on non-stop kupuje do niej rzeczy, to jest tak naprawdę Toyota, a on ciągle kupuje oryginalne rzeczy, jeździ do Ferrari, kupuje wszystko, co się tylko da i pakuje w tą replikę. Ja mu mówię, że Michael, mówię, słuchaj, powoli, jakby cię tu już delikatnie policzyć, jakbyś tak dodał jeszcze z 15 tysięcy, kupiłbyś sobie prawdziwy Ferrari. Mówię, ale I like that one. Ale przepraszam, jak to replika Ferrari? Znaczy, że to była Toyota Celica, prawda? Taka 2000 rok. No i my żeśmy ją rozpruli, wstawili taki ogromny bodykit, cały w ogóle, to wiesz, łukno szklane jest, nie? Czyli tak naprawdę, no nic fajnego, to jest kitka, tak się nazywa. Okay. No i z Toyoty zrobiliśmy Ferrari, gdzie tak naprawdę, no można by kogoś oszukać na ulicy, że to jest Ferrari. No nie brzmi jak Ferrari, prawda? No, bo no nie to, ma tego. To jest V6. Ale wygląda dosyć śmiesznie, no i tak kilka dziewczyn, co mieliśmy w garażu, powiem ci, że wchodziły, a mogę do Ferrari. Nieźle, i się dały nieźle, nabrać. Nieźle. Dzień dobry, kogo witamy, kogo gościmy? Dzień dobry, ja mam takie pytanie, nie? To by bardziej było dla życia wyzwanie. No, on lubi wyzwania. Nie pierwsze w życiu, nie ostatnie. Nie ostatnie. Strabanta nic nie zrobi, ale mów dalej. No dobra, to jeśli skoningować, tak? To mojego rodzynka, Deulanos. Ale wiesz co, zwracam honor, to jest wyzwanie. Piątki z tego nie zrobimy. No nie. A co byś chciał z tego zrobić? BMW piątkę czy A6? No nie wiem, jakiegoś dla mnie Cayena, nie? Nie, szybciej wiatę przystankową. Tylko trzeba byłoby się rozpędzić, ale jak lanucem się rozpędzisz? Z górki. Chłopaki, nie jesteście mili. A to jest jego rodzynek, powiedział. Właśnie złamaliście mu serce. Ale my możemy mu, wiesz, rozpędzić się. Tak. Popniemy go. Tak jak ja kiedyś, malucha. Bo silnika zerwała. No tak. Ale ogrzewanie z tyłu szyby zimą, bo wiesz, miło pchać. No dobra, to trzymaj się, miłego. No hej. Cześć, cześć. Lubisz Adel? Adel? Nie mam nic do Adel, lubię kilka jej piosenek. No? No bo słuchajcie, Adel zrobiła takiego psikusa swoim fankom i fanom. W Australii na stadionie się pojawiła, miała tam koncertować. No i ludzie przeszli tłumnie, tam kilkadziesiąt tysięcy osób, jak to zwykle na koncertach Adel. No i w pewnym momencie na środku stadionu i w jednej z alejek pojawiła się ekipa techniczna, która szarpała taką skrzynię techniczną. A tam wyglądało to, jakby jakiś sprzęt przewozili. No i co się okazało? Jak dojechali do sceny, ze skrzynki wyszła Adele. Takie miała wejście na scenę. Teraz może ją ktoś tam miał pokroić to też. Pokazuję. A ja właśnie z tyłu widziałem wynik Arsenalu. To wygrał czy nie? A propos nie Arsenalu, no, z Lincolnem to wygrał, tylko z Bayernem już nie bardzo. Rozumiem, że jesteś fanem Arsenalu. Rozumiem, że tak, jestem fanem. Dobrze rozumiesz, jestem fanem Arsenalu, zaczynam się już denerwować. A co powiesz właśnie o Arsenie Wengerze? No ty powinien, że jego czas już nadszedł jakiś czas temu i... Ale on odejdzie, tak? I powiem wam, że czwarte miejsce od 15 lat nie wystarczy. Nie, to za mało. A dorzucisz się do akcji? Dużo się do akcji? Słyszałeś? Tak? A jest taka? Jest taka akcja. A na co zbieramy? Na jakiegoś innego trenera? Kibice Arsenalu zrzucają się na wynajęcie samolotu, który przeleci nad stadionem podczas meczu. Dobry. Z takim banerem specjalnym, że Arsen go away. Aha. 2,5 tysiąca funtów można. Ale dostał trochę... Arsenal, dostał Węgier teraz 2 tygodnie ultimatum. Nie wiem, to się zbiera. Znaczy, ultimatum to chyba nie wiem. Ale suma summarum zrobił bardzo dużo dla Arsenalu i dla piłki. No, stabilność, tak. Czwarte miejsce od parunastu lat to jest. A przecież nie zbroił tak się jak inni, jak inne zespoły. Chelsea spójrz, Manchester United. Ja powiem wam, że nie wiem, czy wiecie, ale bardzo dużo drużyn na świecie ma bardzo duże długi, nie? Arsenal jest bardzo bogatym klubem. Tak. Dzięki temu, że. I ten stadion jako jeden z nielicznych zarabia na świecie. Czy znaczy już jest spłacony, to jest ważne też. Kogo witamy, kogo gościmy? Witam, dzień dobry. No cześć, jak masz na imię? Taki niepewny jesteś. Z tej strony Sebastian. Cześć, Sebo. Dzwonię w sprawie... samochodu. Dokładnie. I mam takie w sumie, mam takie pytanie do Grzegorza. Śmiało. Chodzi mi o Audi A4 Allroad. I teraz mam pytanie, co w tym aucie można zrobić, przykładowo na zewnątrz?
Można zrobić dużo, jak do nas zadzwoni, bo na pewno nie zdążycie wymienić wszystkiego, bo już nie stracę czasu antenowego. Ale na pewno można się pobawić, są tam jakieś fajne kity do tego, żeby jakoś to można jeszcze powiększyć, jeszcze poszerzyć oprócz tego, co jest. Można by się pobawić troszkę tam w silniku, wydechem w środku. Takie delikatne zmianki można by zrobić. Jeżeli masz go jakiś już czas, po takim krótkim zabiegu będzie wyglądał, jakbyś go miał od nowa. Aha, od nowa. A jak tam, mam pytanie, bo już tam kiedyś w sumie do was nawet dzwoniłem, rozmawiałem z Rafałem i tak w sumie olaliście takich, powiedzmy, że takich słabszych klientów chyba olewacie po prostu. No nie wydaje mi się. To nie zadzwoniłeś do tego, wiesz, tak. Salonu. Tak. To był salon fryzjerski w Hammersmith. Powiedziałeś, obetnijcie mnie na lanosa. Na pewno nie. Ale mam dla ciebie propozycję, skoro tak powiedziałeś. To spróbuj jeszcze raz na przykład za miesiąc zadzwonić i nagraj rozmowę i udowodnij, że ktoś olał. To wtedy przytem. Wtedy... I zadzwoń wtedy do nas. Będziesz miał niezbity dowód na to, że dokładnie tak. No. A z samochodu zrobią ci rakietę, słuchaj, Saturn 5. Tak jest. Aha. Dziękujemy bardzo, trzymaj się. Trzymaj się, baj. Pozdrawiam, baj. Byłeś blisko koncertu, mówiłeś o Adele, że wyłoniła się ze skrzyni, wyszła niespodzianka, a ja myślę sobie o naszym koncercie, który dobiega, który nadchodzi, dobija. 18, żebym się nie pomylił, 18 marca w sobotę. To w sobotę mam przyjść do Autusze przed Wróżem Pajem, wcześniej niż zwykle. Aha, to macie fajny koncert. Mamy, tylko że my wszyscy mamy i teraz my ciebie zapraszamy. Co ty znaczy, na to? To ja wiem, słuchaj, dziękuję ci bardzo, ale to spóźniłem się zaproszenie, to ja już dostałem. Wcześniej. Ja wiem. Gdzie idziesz? 18. No z wami. Ale to będziesz? No to ja. A wy? No, my będziemy na scenie. A myślisz, jak gdzie będę? My śpiewamy. Tak? A my liczymy na coś, że coś lub kogoś odpicujecie na środku na scenie. Znaczy, jest tam taka pewna osoba, co dałoby się coś odpicować. Nie, ale która z tych gwiazd najbardziej ci pasuje? Wiesz co, bardzo lubię Cleo. Bardzo lubię. To będzie na starcie. Ale on już jest odpicowana. Ten makijaż, fryzura, to jak się ubiera, jaki styl to prezentuje. Nie mogę komentować. Lubię ją jako artystkę. Za szybą jest jego partnerka. Ale nie słyszy nic na Boże. Właśnie słyszy, włączyła sobie radio. Nie. Ten gest sugeruje, że pogadamy w garażu. Zaraz cię przeniosę z rury wydechowej do silnika. Nie słyszałem, spokojnie, nie martwcie się nic. Dobra, to powiedz jeszcze na koniec, ty sobie teraz wypoczywasz tutaj z nami w studiu, a brat ciężko pracuje, tak? A brat ciężko pewnie leży w domu i nie robi nic. To jak wy tam pracujecie? No kto tam robi? Pewnie, zajmuję się Rafał Warszawą, zajmuję się Katarem. Na co dzień ja zajmuję się tutaj, pomagamy sobie nawzajem. Co w Katarze robicie? Jakiś nowy projekt? Otwieracie tam? Nie, w Katarze nie. W Polsce teraz robimy nowy projekt, nazywa się Odjazdowa 50 braci Collins. Jest to wyścig, ale nikt nie wygrywa. Jest to 50 super samochodów, przejedzie przez całą Polskę. Prawdopodobnie na koniec czerwca, niedługo dowiemy się już datę. Więc zbieramy 50 najlepszych samochodów, jakie mamy w Polsce i puścimy je przez Polskę, będziemy przejeżdżać przez miasta. Co to znaczy? Ale gdzieś ogłosiliście, do kogoś poszliście, jak instytucja wam jakaś pomaga? Jak to nie, sami wszystko organizujemy. No dobra, 50 najlepszych, to co to znaczy najlepszych? Znaczy wiesz, no niekoniecznie najdroższych czy cokolwiek, ale 50 super samochodów, takich prawda? Po prostu wyjątkowych. Tak, po prostu 50 super wyjątkowych czyli samochodów. Czyli pukacie pojedzie do Maryli Rodowicz, bo ona ma Porsche i pożyczysz nam na chwilę? Poprosimy panią Marylę, żeby nam pożyczyła samochód. Być może ktoś nas teraz słucha, ma w domu w Polsce jakieś fajne auto, może się zwrócić. To nie musi być w Polsce, może ktoś przyjechać z Anglii, prawda? Nawet. Jeszcze miejsca są jeszcze miejsca. Więc mówię, dobieramy fajne towarzystwo, żeby była bardzo fajna zabawa, fajne hotele. No i będziemy się bawić przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela. To będzie można gdzieś zobaczyć w telewizji? Będzie można zobaczyć w telewizji, prawdopodobnie na TVN Turbo. Zobaczymy, jak tam jeszcze. Mamy bardzo, bardzo fajne pokrycie medialne, będzie bardzo duże medialne zdarzenie w Polsce. No, tak jak mówię, jesteśmy jeszcze w trakcie kończenia rozmów z partnerami medialnymi, ze sponsorami i niedługo więcej wiadomości na Odjazdowych Brykach Bracia Collins u nas na Facebooku, na prywatne. W każdym bądź razie miejsca jeszcze są. Jakby ktoś chciał się przejechać, bardzo doborowym towarzystwie. Mamy bardzo fajnych gości z Polski. Nie będę mówił nazwiskami, ale jak mówię, że bardzo fajnych, to mówię to na pewno bardzo fajne. A nawet będzie ktoś z Hollywood. Jacek, weźmiemy może jakieś autko stąd i pojedziemy. Ale nie poloneza od taty. Ale co? Nie poloneza. Nie, to może... Nie wiem, ja może coś bym tam wygrzebał jakiegoś fajnego. Ale ja mam wolne.
hybryda, to wiesz, zanim się rozbuja. No to my pojedziemy na końcu, będziemy zamiatać. Nie, to ja ci wstawię ten samochód Dyki z Ferrari, co mamy tam. Przełożymy. Dobra, ja się zgadzam. Przełożymy. Będziemy zamiatać po wszystkich, po prostu. Dzięki bardzo za czas, dziękuję, że wpadłeś do nas.